Zuzanna Kuczyńska. Dzień dobry, zapraszam do rozmowy Echo 24. A dzisiaj moim gościem profesor Jan Chmura, profesor nauk kultury fizycznej, a także specjalista w zakresie fizjologii wysiłku fizycznego. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Panie profesorze, dzisiaj naszym głównym tematem naszej rozmowy będzie coś, co w ostatnich tygodniach i prawdopodobnie miesiącach będzie kolejnym trendem, czyli morsowanie. Pan jest specjalistą w tym zakresie, morsuje pan od wielu lat. No i teraz opowiedzmy, skąd ta moda i jak to wyglądało jeszcze kilkanaście lat temu? Tak, no kilkanaście lat temu było zupełnie inaczej. To były takie zupełnie sporadyczne przypadki, natomiast bardzo wyraźnie widzimy nasilenie tego morsowania. Jest to taka, właściwie powiedziałbym, moda na dzień dzisiejszy. Ona wynika między innymi z bardzo trudnego czasu, w którym przyszło nam na tej ziemi żyć. Mianowicie właśnie to wynika między innymi z tej pandemii koronawirusa, a każdy człowiek, który ma ograniczone możliwości, szuka po prostu nowych form aktywności ruchowej. I właśnie to morsowanie jest jedną z takich nowych form aktywności fizycznej, tym bardziej, że ta aktywność przynosi wiele fantastycznych reakcji fizjologicznych, wiele radości, wyzwala wielką euforię. I adrenalinę. No i właśnie. Wyzwala duże stężenie adrenaliny. No właśnie, panie profesorze, zgodzi się pan z takim stwierdzeniem, że morsowanie dzisiaj jest trochę takim zastrzykiem adrenaliny dla tych, którzy jej potrzebują i w obecnej sytuacji trochę nie mają jak jej zastąpić? Bezwzględnie tak, zgadzam się z tą hipotezą, bo rzeczywiście widać, że ta moda nie dotyczy po prostu młodego pokolenia, ale generalnie dotyczy również i osób w starszym wieku. Na przykład też i są osoby, które się morsują w moim wieku. No właśnie, ale opowiedzmy też o tym, czy jest to dobre dla każdego? Czy każdy może dzisiaj morsować? No niestety muszę po prostu powiedzieć zupełnie otwarcie, że nie da się po prostu pogodzić po prostu morsowania z różnymi jednostkami chorobowymi, a zwłaszcza jeśli chodzi o problemy kardiologiczne. Mam tu na myśli na przykład osoby po zawałach mięśnia sercowego, nadciśnienia. Mam też tutaj na uwadze osoby, które są po udarach, też osoby, które przeżyły albo chorują na różne choroby układu oddechowego. No, klasycznym przykładem jest astma, co całkowicie wyklucza taką osobę w takim właśnie morsowaniu, ale też są różne inne jednostki też i skóry. Także jest wiele przeciwwskazań dla osób, które właśnie mają problemy. Tak, które mają problemy przede wszystkim zdrowotne. No i też trzeba wziąć pod uwagę wiek. Nie na każdym poziomie możemy się morsować. Nie każdy jest na tyle zdolny i wydolny, żeby się morsować. To uzależnione jest przede wszystkim od poziomu zdolności wysiłkowej organizmu, od poziomu adaptacji organizmu do niskich temperatur, a siedzenie w domu, co jest zjawiskiem bardzo powszechnym w wieku emerytalnym, jest oczywiście tym czynnikiem, który niestety nie pozwala na właśnie morsowanie się osobom, które są nieaktywne fizycznie. Czyli panie profesorze, możemy wysnuć taką hipotezę, że do morsowania trzeba być przygotowanym fizycznie? Oczywiście tak, choć nie chciałbym tak jednoznacznie to podkreślić. No, nie ulega wątpliwości, że ta osoba, która jest dobrze przygotowana fizycznie, motorycznie, lepiej to zniesie. To absolutnie to zniesie lepiej. A jeżeli chodzi o skutki albo stany naszego zdrowia, które pozwalają trochę dzięki morsowaniu je wyleczyć, mówię tutaj o stanach zapalnych czy takiej odporności, to są właśnie te aspekty, które możemy, że tak powiem, trochę podreperować dzięki morsowaniu, to prawda? Tak jest, oczywiście na naszej uczelni, na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu mamy znakomity wydział fizjoterapii. Tam między innymi pokazujemy różne sposoby, różne metody leczenia różnych urazów, kontuzji w sporcie poprzez właśnie niskie temperatury i tutaj kłania się to pojęcie krioterapii. No właśnie, jakie to są stany naszego zdrowia fizycznego, które możemy naprawić dzięki morsowaniu albo właśnie krwiokomorze na przykład? Tak, no to są przede wszystkim sprawy związane przede wszystkim z urazami mięśniowymi.
to często występuje w sporcie i te urazy się znakomicie leczy właśnie zimnym. No, w żadnym wypadku, przepraszam, w żadnym wypadku nie można dopuścić do leczenia zimnym w sytuacji takiej, kiedy mamy do czynienia z osobą, która na przykład choruje na ma choroby reumatyczne, co jest oczywiście przeciwwskazaniem, ale te wszystkie kontuzje, urazy mięśniowe to w znakomity sposób można leczyć zimnym, tym bardziej, że jest zdecydowanie lepsza regeneracja komórki mięśniowej po takiej terapii zimnym niż na przykład leczenie starymi metodami, biorąc pod uwagę temperaturę taką termonaturalną, którą na co dzień się znajdujemy, która nas na co dzień otacza. Panie profesorze, osobom, które chciałyby rozpocząć swoją przygodę z morsowaniem, poleciłby Pan konsultację wcześniejszą z lekarzem? Bezwzględnie tak, zwłaszcza ze specjalistą z zakresu medycyny sportowej. To są osoby o dużym doświadczeniu, więc bezwzględnie polecam właśnie taką konsultację z lekarzem z zakresu medycyny sportowej. Tym bardziej, że tam jest bardzo wyeksponowane są te sprawy wysiłku fizycznego, zmian układu krążenia, układu oddechowego na różne bodźce zewnętrzne, tym bardziej na wysiłek fizyczny. Bezwzględnie zalecałbym taką konsultację. Panie profesorze, na co musimy być przygotowani przed pierwszym wejściem do wody, że tak powiem? No, przede wszystkim musimy być, organizm musi być rozgrzany. Organizm musi po prostu przejść dynamiczną rozgrzewkę i to jest, ten czas tej rozgrzewki jest od kilkunastu do 15-20 minut i czy znowuż uzależniona, a ten czas uzależniony jest przede wszystkim od dynamiki, a właściwie intensywności ćwiczeń, które stosujemy w tej rozgrzewce, a także od tego, z jakim typem człowieka mamy do czynienia. Czy to jest typ człowieka, który ma predyspozycję do wysiłków szybkościowych, czy do wysiłków wytrzymałościowych, czy to po prostu jest neutralna osoba pod względem właśnie tych cech motorycznych, czyli mogę w ogóle w ten sposób to określić. A więc patrząc przez pryzmat właśnie tego przygotowania do wejścia do lodowatej wody, bezwzględnie musimy przestrzegać właśnie rozgrzewkę. Panie profesorze, Pan wiele lat także morsował. Jakieś takie najtrudniejsze sytuacje albo przygody takie trudne? Na ten temat mógłbym do rana opowiadać Państwu. Dlaczego? Ponieważ no, swego czasu mieszkałem w Kotlinie Ingórskiej, a dokładnie w sercu Kotliny Ingórskiej, w Wielkiej Górze. To były lata 70., 80., właściwie przełom tych lat. No i właśnie wtedy, proszę Państwa, to były zupełnie inne zimy niż na dzień dzisiejszy. Temperatura minus 25, minus nawet 30 stopni była zjawiskiem zupełnie normalnym i oczywistym. I ja wtedy również pracowałem na Akademii Wychowania Fizycznego w punkcie konsultacyjnym w Wilnej Górze i miałem takiego sympatycznego kolegę, który przybył na owe czasy z Ukrainy i on mi właśnie namówił na to morsowanie i to właśnie w takich wysokich temperaturach, w tak niskich, przepraszam, temperaturach. I oczywiście szukaliśmy akwenów wodnych w Kotlinie Wilnej Górskiej i znaleźliśmy takie kilka akwenów. I tam właśnie jeździliśmy, ale ten mróz powodował, że był bardzo gruby lód w granicach około 30 cm, a więc jechaliśmy po prostu na ten akwen wodny z siekierą i oprócz tego z drobinką. Dlaczego? Dlatego, że najpierw musieliśmy wyrąbać właśnie dziurę. Taką dziurę, gdzie się zmieścił po prostu tułów, a z drugiej strony wkładaliśmy właśnie do tej dziury, do tej lodowatej wody drabinkę, po której szczebel po szczebelku schodziliśmy coraz głębiej i uwaga,
aż do pełnego zanurzenia organizmu. Czyli nie tak jak dzisiaj klasyczne morsowanie jest do pach czy do wysokości klatki piersiowej. Tam wchodziliśmy po prostu, zanurzaliśmy się w tej wodzie całkowicie i proszę sobie wyobrazić, na zewnątrz w granicach około minus 30 stopni temperatura, a wchodząc pod wodę oczywiście jest ogromny szok termiczny, ale za kilkanaście sekund pod wodą było zdecydowanie cieplej niż po prostu w tej niskiej temperaturze, w której człowiek się przygotował do wejścia. I to powodowało, że człowiek się po prostu szybko tam adaptował do tej niskiej temperatury, ale wyjście właśnie było czymś wyjątkowym, wyjście z tej lodowatej wody. Mój organizm reagował w ten sposób, że tak można byłoby obrazowo powiedzieć, w takie wbijanie się po prostu w każdą część ciała, dosłownie takie w każdą igiełki. Miliony igiełek, które się po prostu wbijały po prostu w ten mój organizm. To trwało oczywiście w granicach około 1,5-2 minut. Później po tym nastąpił ogromny wybuch, się mogę tak powiedzieć, ogromnej energii, wyrzut ogromnej energii i niebywałego ciepła, że nagle po prostu organizm zaczął się bronić. Ale z drugiej strony organizm, gdzie jest ta temperatura minus 30 na zewnątrz, ten organizm był nagle przekrwiony z uwagi po prostu na tą różnicę temperatur, bo ta niska temperatura doprowadza do tego, że następuje obkurczenie naczyń krwionośnych. To powoduje, że jest mniejsza ilość krwi, ilość krwi jest oczywiście ta sama, ale po prostu są większe opory obwodowe i ta krew płynie w naczyniach znacznie wolniej. I w związku z tym ten organizm musi się też do tego zaadaptować. Natomiast wyjście z tej wody powoduje właśnie reakcję zupełnie odwrotną w wyniku tego bodźca termicznego, pomimo tego, że na zewnątrz jest tak niska temperatura w granicach minus 20, minus 30. A więc przeżycie nieprawdopodobne, euforia niesamowita. Nawet trudno to opisać normalnymi słowami. Trzeba, krótko mówiąc, przeżyć tą sytuacje, ponieważ są to naprawdę ekstremalne sytuacje. I dzisiaj to morsowanie, z tym morsowaniem sprzed 40-50 lat, to nie ma nic wspólnego, bo to są zupełnie inne reakcje fizjologiczne, mniej wstrząsowe. Bo jest po prostu niewielka różnica między temperaturą otoczenia a wodą. No właśnie, ale w takim razie te skutki długofalowe dla naszego organizmu będą inne niż te kilkanaście lat temu, bo wtedy moglibyśmy powiedzieć, że te skutki a propos odporności i stanów zapalnych będą na pewno zniewalające. No właśnie, a dzisiaj? A dzisiaj muszę powiedzieć, że to morsowanie w tych warunkach, które nam dzisiaj natura daje, no niestety ma mniejszy wymiar adaptacyjny. Żeby wywołać taką reakcję, o której przed chwileczkąśmy mówili, no to po pierwsze muszą być większe różnice temperatur. Dalej, musi być to większa częstotliwość po prostu morsowania, żeby organizm mógł się po prostu przyzwyczaić do tego, ale żeby bodźcować po prostu ten organizm, to musi być coraz większe zróżnicowanie temperatur. A dzisiaj niestety takich możliwości nie mamy. Co prawda jadąc tu do Państwa do studia słyszałem, że zapowiada się na początku lutego kolejna fala mrozu. Tak jest. No więc jest to wyjątkowa sytuacja dla osób, które chcą się morsować, ale ja zachęcam właśnie do tego morsowania pod lodem. I to jest zupełnie, jeszcze raz powtarzam, to jest zupełnie inna reakcja niż to, co obserwujemy na dzień dzisiejszy w tych właśnie warunkach, które na dzień dzisiejszy mamy w Polsce. Czyli nie możemy dzisiaj mówić o jakichś fajnych skutkach a propos odporności, takich długofalowych. No właśnie, czy są jakieś skutki morsowania długofalowego naszego zdrowia, ale oczywiście te negatywne? To znaczy, z jednej strony powiem tak, to morsowanie, może najpierw o pozytywach, a żeby wejść do tych, żeby pokazać różnicę. Więc po pierwsze, no, zwiększa się oczywiście poziom adaptacji, to swoją drogą, ale zwiększa się to, co jest najistotniejsze. I to jest najważniejsze, o czym dzisiaj mówimy. To morsowanie, ten pozytyw tego morsowania, to jest to, że to morsowanie zwiększa po prostu
odporność immunologiczną. Mhm. To zwłaszcza w kontekście tej strasznej choroby, którą dzisiaj którą dotyka każdego człowieka. Mam tu na myśli koronawirusa, bo człowiek, który po prostu jest bardziej odporny, ma większą odporność immunologiczną, tym mocniej się broni przed po prostu tym wirusem i wtedy jest mniej oczywiście osób chorujących. Mhm. I tu w tym kontekście to morsowanie, a zwłaszcza właśnie w kontekście tego koronawirusa, jest kapitalnym pomysłem. Mhm. Bardzo naturalnym, kapitalnym pomysłem. To jest właściwie jedna z dróg czyli z jednej strony budowania, szczepionka, a z drugiej strony morsowanie. Tak jest. To jest jedna z dróg po prostu budowania swojej odporności i bronienia się przed koronawirusem. Jest. Natomiast mówiąc o skutkach negatywnych, oczywiście nie możemy przesadzać tutaj, bo może po prostu dojść do... Bo to jest oczywiście z punktu widzenia fizjologicznego, wejście do lodowatej wody powoduje ogromny wstrząs. Mhm. I wiele organizmów, zwłaszcza kiedy jest duża różnica w temperaturze powietrza i wody, i wiele osób może nie wytrzymać i może po prostu dojść po prostu do tak, to swoją drogą, ale przede wszystkim może dojść do komplikacji kardiologicznych. Mam tu na myśli chociażby taki przykład zawału sercowego. I dlatego trzeba tutaj bardzo uważać, a zwłaszcza jeśli chodzi o seniorów. I dlatego też chciałbym przestrzec seniorów, jeśli chodzi o taką decyzję. Musi być po prostu organizm trochę przygotowany, zaadaptowany do tych niskich temperatur, a my widzimy, niewielkie jest mróz, a my jesteśmy otuleni jednym szalem, drugim szalem, gorącą po prostu czapką, jak mogę powiedzieć, przenośni. A więc bronimy się przed tym zimnem, ale to nie jest ten kierunek przygotowania. Trzeba po prostu tutaj próbować jednak troszeczkę hartować ten organizm. I tutaj przy tym morsowaniu, oprócz tego, że budujemy ten system immunologiczny, tą większą odporność, to równocześnie też hartujemy swój organizm. I też są różne sposoby wchodzenia, parokrotnego wchodzenia do wody i wychodzenia z tej wody, hartując swój organizm. A to hartowanie powoduje po prostu podnoszenie tego systemu immunologicznego. Panie profesorze, tutaj już musimy postawić kropkę. Ja bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję pięknie. Moim i Państwa gościem był profesor Jan Chmura. Ja bardzo dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.